Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Kiedy oczy większości komentatorów są zwrócone ku granicy Ukrainy z Rosją i Białorusią, warto nieco przyjrzeć się pograniczu mołdawsko-ukraińskiemu. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Gagauzję. Gagauzję, czyli obszar autonomiczny, terytorium autonomiczne Gagauzji, które jest, które jest położone w południowej części Mołdawii. To nie jest spójny obszar. On obejmuje teren między miastami Komrat, czyli stolicy Gagauzji, i miastem Czadrlunga. Natomiast Gagauzja jest częścią bardzo ważnej z punktu widzenia strategicznego krainy historycznej, która nosi nazwę Budziak. Budziak to nic innego jak część. Besarabi. W większości obecnie znajduje się ona w granicach obwodu Odeskiego na Ukrainie, ale także, tak jak powiedziałem, to część południowej Część Południowej Mołdawii. Budziak historycznie to około 12 tysięcy kilometrów kwadratowych, natomiast sama Gagauzja to obszar niewielki, ale bardzo istotny z punktu widzenia rosyjskich interesów w tej części Europy. To obszar zajmuje Nieco ponad 1800 km2 powierzchni z liczbą ludności w około 150-160 tysięcy. Jeśli chodzi o gagałzów, to bardzo istotne: są to, są to turkijskojęzyczni tur 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 prawosławni chrześcijanie. Co prawda, jest to grupa etniczna pochodzenia tureckiego, która Posługuje się językiem gagałskim z grupy języków turkijskich, jednak w większości są to prawosławni chrześcijanie. I to ma oczywiście bardzo istotne znaczenie w ich kontaktach z Federacją Rosyjską. Oczy wielu komentatorów, ekspertów zwracają się ku gagałzji, ku mniejszości gagałskiej, zwykle wtedy, kiedy Moskwa chce. Wykorzystać tę mniejszość no, także w połączeniu z Republiką Naddniestrzańską do wywierania presji na Kiszyniów. Bardzo często także, oczywiście, tutaj uwaga ekspertów zwraca się ku Gagauzii wtedy kiedy Rosja angażuje się w, jakąś, w jakiś konflikt z Turcją, kiedy mamy do czynienia z napięciem między Moskwą a Ankarą. No, oczywiście tutaj warto także podkreślić, że elity tureckie postrzegają Gagałzów jako bardzo mocno spokrewnioną grupę taką turecką, poza granicami, tego, poza granicami Republiki Tureckiej. No i w tym kontekście także bardzo często dochodziło do różnego rodzaju napięć dyplomatycznych między Między Moskwą a Ankarą. Co nie bez znaczenia, moim zdaniem warto to także uwypuklić, to fakt, że w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego istotne jest nie tylko to, że Gagauzia dzieli wspólną granicę z Ukrainą, ale także to, że na Ukrainie mieszka nieco ponad 30 tysięcy Gagauzów. W ostatnich latach Moskwa bardzo często wysyłała takie sygnały, no można powiedzieć, zaniepokojenia związane z debatą w Mołdawii o współpracy z NATO. I w tym kontekście warto spojrzeć także na rolę i znaczenie Mołdawii oraz terytoriów. Terytoriów takich jak Naddniestrze i Gagauzja, w kontekście wykorzystania ich do ewentualnej presji ze strony Moskwy nie tylko na Mołdawię, ale także na samą Ukrainę, biorąc pod uwagę fakt, że. Budziak, czy większa część tej historycznej krainy Budziak, to obecnie administracyjnie część obwodu Odeskiego, a z kolei ten obwód Odeski ma, Odeski ma niezwykle istotne, strategiczne znaczenie dla, dla Ukrainy. To oczywiście dostęp do Morza Czarnego, to potężny port, ale z punktu widzenia Rosji ma to również niezwykle istotne, strategiczne znaczenie. Gdyby Udało się zdestabilizować ten, ten obszar, mówię o obwodzie Odeskim, albo przynajmniej właśnie obszar Budziaka, no to wówczas, mieli, to, to wówczas doszłoby do bardzo poważnych perturbacji gospodarczych dla, dla Ukrainy. Zresztą wielokrotnie wspominałem, że takim strategicznym celem, nie chcę powiedzieć marzeniem, bo, bo w, ty, w tym kontekście war, trzeba mówić tutaj o, o, o celach strategii rosyjskiej, byłoby Odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego i niewątpliwie w wielu analizach padają te symulacje te wśród tych rozpatrywanych scenariuszy padają te związane z osiągnięciem, osiągnięciem tej linii charków hersoń i uzyskaniem także połączenia lądowego półwyspu Krymskiego z, z Federacją Rosyjską to niemniej jednak warto zauważyć że i od zachodu jest możliwość takiego działania Hybrydowego, jeśli chodzi o działania rosyjskie względem Ukrainy, ważnym elementem wpływania na polaryzację społeczeństwa Ukrainy są różnego rodzaju animozje związane z grupami etnicznymi czy religijnymi i nie inaczej było z gagałzami w roku ubiegłym. Tutaj bardzo ważnym wydarzeniem, które przyczynił się do no, takiego zasiania fermentu wśród gagałzów na Ukrainie, było przyjęcie ustawy, ustawy noszącej tytuł o rdzennych narodach Ukrainy, która została przyjęta 1 lipca 2021 roku. Poparło ją... No, Ponad 300 deputowanych ukraińskich, właściwie wszystkich frakcji oprócz prorosyjskiej platformy opozycyjnej za życie. Ta ustawa dotyczy tylko tych grup narodowych, które sformowały się na terytorium Ukrainy, które mają odrębną kulturę i jednocześnie nie posiadają własnego państwa poza jej granicami. No, tym samym ustawa dotyczyła przede wszystkim, dotyczy, bo cały czas obowiązuje, przede wszystkim Tatarów Krymskich i Karaimów, a także, a także Krymczan. I tutaj warto zauważyć, że gagałzi no, w sposób niezwykle taki żywiołowy zareagowali właśnie na, na tę ustawę, nazywając ją zresztą do pewnego rodzaju nieporozumieniem, uważając, że dzieli ta ustawa społeczeństwo na, na na to dobre i na to złe, argumentując, że, argumentując, że no, gagałzi mieszkają od ponad, od ponad ćwierć tysiąca lat na terytorium obecnej Ukrainy i, i domagają się tak samo definicji rdzennej, rdzennej ludności. I niewątpliwie to bardzo ważny element, który pozwala dzisiaj także no, zakładać możliwość skonfliktowania właśnie tej mniejszości etnicznej. Z rządem w, w Kijowie. Ale to nie jedyny kontekst, właśnie potencjalnego scenariusza wykorzystania gagałzów w polityce Moskwy. Warto zauważyć, że 25 stycznia bieżącego roku doszło do powołania specjalnej komisji przez lokalny parlament Gagauzji. Komisji do prowadzenia bezpośrednich negocjacji z rosyjskim Gazpromem w sprawie dostaw. Paliwa. I to mówimy tutaj o bezpośrednim dostarczaniu go właśnie do Gagauzji z pominięciem, no można powiedzieć, decyzji centralnego rządu w Kiszyniowie. Oczywiście ta, w ty, parlament Gagauzji polecił nawiązać także dialog z prezydentem Mołdawii Mają Sandu i premier Natalią Gawrylicą. Natomiast faktem jest, że od pewnego czasu Gagauzi starają się no, bezpośrednio rozmawiać z Moskwą. Tutaj z Pominięciem właśnie władz, władz w Kiszyniowie. Wynika to ze stanowiska deputowanych Gagauzji, którzy uważają, że polityka zagraniczna władz Mołdawii doprowadziła kraj do kryzysu energetycznego. I no, uważają, że Gagauzi nie powinni w cudzysłowie płacić za błędy rządu w Kiszyniowie. Obecny parlament gagałski jest dosyć mocno spolaryzowany. Wyraźnie są tam zaznaczone te frakcje pro-kiszyniowskie, czyli prozachodnie no i Promoskiewskie. Także myślę, że tutaj także całkiem istotną, istotne znaczenie dla tej polaryzacji miała odmowa kiszyniowa wpuszczenia rosyjskich obserwatorów na wybory do Gagauzji. to także no, przyczyniło się nie tylko do kwestii incydentu dyplomatycznego między Moskwą a Kiszyniowym, ale także wpłynęło właśnie na nastroje w samym terytorium autonomicznym Gagauzji. Warto tutaj wspomnieć także o ostatni polityce Kiszyniowa, który poważnie ograniczył no, różnego rodzaju projekty, finansowanie różnego rodzaju pre, projektów właśnie w Gagauzji, skreślając je z listy projektów regionalnych, co oczywiście nie spodobało się w, wśród tej mniejszości w, w Mołdawii. No i warto także wspomnieć o tym, że Moskwa właściwie zapaliła przysłowiowe zielone światło dla rozmów dotyczących dostarczania bezpośrednio gazu do, do Gagauzji. Już w połowie stycznia ze strony Moskwy. No, poszedł taki jasny sygnał zielone światło dotyczące rozpoczęcia rozmów z gagałzami. No i tutaj warto oczywiście podkreślić jeszcze raz, że mówimy tutaj o pominięciu Kiszyniowa zarówno dyplomatycznie jak i praktycznie w, 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 tym, w tym kontekście. Warto także podkreślić, że, taki, że ten gaz musiałby przechodzić przez terytorium Ukrainy. No, Gagałzja nie ma żadnej granicy morskiej ani lądowej z, z Żadnym państwem poza, poza Ukrainą. No, oczywiście Gagałuzja jest częścią Mołdawii. Natomiast jeżeli rzeczywiście te rozmowy gagałusko-rosyjskie zakończyłyby się sukcesem, no niewątpliwie Rosja odzyskałaby sporą część wpływów w tym, w tym regionie i zyskałaby bardzo istotną kartę, bardzo istotne narzędzie do nacisku na Ukrainę, już nie już nie ze strony wschodniej, a, ze stro a od strony południowo-zachodniej. To niewątpliwie przyczyniłoby się także do wzrostu, do wzrostu znaczenia tutaj Moskwy, nie tylko pod kątem nacisku na Ukrainę, ale także jeśli chodzi o ingerowanie w same relacje wewnątrzmołdawskie. No i oczywiście warto tutaj także mieć na uwadze to, że jakakolwiek destabilizacja na obszarze historycznej krainy Budziak i oddziaływanie w ogóle na na, na obwód Odeski, no ma. Szalenie istotne, strategiczne znaczenie w kontekście dostępu Ukrainy do, do Morza Czarnego, w kontekście wymiany, morskiej wymiany handlowej państwa ukraińskiego, co niewątpliwie jest jednym z bardzo istotnych scenariuszy rozważanych także w Moskwie. Nie mówimy tutaj o żadnej pełnoskalowej agresji, jakiejś nowej odsłonie konfliktu z, połączonej z uderzeniem no, potężnych zgrupowań pancerno zmechanizowanych, ale mówimy cały czas o koncepcji. Konfliktu wojny, tak zwanej wojny hybrydowej i Podsycaniu różnego rodzaju antagonizmów, wzniecaniu potencjału protestu i tworzeniu właśnie takich, takich, takich działań, które będą odśrodkowo oddziaływać na państwo, na państwo ukraińskie, w mojej ocenie niewątpliwie Gagauzja może przyczynić się do próby destabilizowania sytuacji w historycznej krainie Budziak. To będzie bardzo wiele zależało oczywiście od, od tych relacji, nie tylko między Gagauzami a Moskwą, ale. Także relacji między Rosją i Mołdawią, czy też szerzej tych ostatnich, także negocjacji między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Dziękuję Państwu za uwagę.